Siema, siema, jestem Rajo Jeep, to jest kącik z naszej serii Podwórko Okulisty i ze mną właśnie Krzysiek, który zmierza. Cześć. Tak, cześć, witam. Siemaneczko Krzysiek, witam również wszystkich widzów na czacie, którzy są razem z nami. Przypomnę, że jeżeli chcecie być też częścią tej społeczności i razem z nami te odcinki nagrywać, wpadajcie na Twitcha od poniedziałku do piątku. Od 16 do 22 streamy są z Podwórko Okulisty, z przeglądu ModHuba oraz zrobienia Szpakowa, także serdecznie zapraszam. A my dzisiaj będziemy robić kolejne prace na gospodarstwie oraz pokażę progres, jaki zaszedł, a mianowicie odtinkowaliśmy wszystkie już nasze budynki, które będą w remoncie. Także słuchajcie, za całość wyliczy mi szacunkowo mniej więcej 45 tysięcy, ale to też mówię z domem i z tą tym garażą, stodową oborą oraz siloso garażem, nie? Także spoko, tam też się trochę pozmieniało, zaraz wam pokażemy co jak. Więc jak to wygląda na razie? No co, no już widzicie, strapan elegancki jest, mamy fajnie tutaj poobijane już powiedzmy tą taką ten zaciągnięty, żeby już jest pomalowany, znaczy pomalowany, jest zaciągnięty i teraz tylko to zostało pomalować i ze ścian tyle. Przypomnę, jeszcze będziemy zmieniać dachy, także gdzieś tam pewnie na dniach wpadnie ekipa, która będzie ściągać tutaj ten ternit cały z tego wszystkiego i będziemy działać, nie? Także spoko. Co się szczególnie zmieniło? No to się zmieniło, że tutaj tył wam pokażę, jak to teraz wygląda. Przestawiliśmy sobie już tutaj konkretnie, a to chyba widzieliście wcześniej, a jak nie to dzisiaj też zobaczycie, bo dzisiaj będziemy tutaj działać. Także mamy tutaj teraz w tym miejscu mamy belki, tak, to się ogólnie postawię płot sobie, żeby wszystko było elegancko. I słuchajcie, gdzieś w przyszłym, za kilka miesięcy będziemy budować sobie silos. Czemu nie teraz? Bo silos mamy na fulla, więcej niż wcześniej wykusimy, także tylko ogarniamy sobie kurki do tego wszystkiego. Z tego ziarna po prostu tam zostało. A tutaj jak widzicie silos sobie drugi powstanie. Mamy też ogólnie bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o to miejsce. Ale to zobaczymy w kolejnym sezonie, bo nie chcę wam spoilerować, ale coś fajnego to się ogarnie. Tu ogólnie też był duży taki plac. Myślę, na razie takie krzaki, żeby było zarośnięte na dziko, a potem będziemy się ogarniać, nie? Także na razie takie krzaczki. Dobra, co dzisiaj do roboty? Słuchajcie, dzisiaj ja będę zbierał belki, a Krzychu będzie rozlał gnojowicę, bo mamy jak widzicie już 100%, nie widzicie tego, bo jest kamerka zasłania, ale jest 100% gnojowicy, nie? Także, dobra Krzychu, chyba do roboty lecimy, nie? No tak, nie ma na to czekać, nie? Dobra. Samo się nie zrobi. Dokładnie, samo się nie zrobi. Ja sobie jeszcze pozwolicie odpalę tego litraka, żeby wszystko mi tutaj zadziałało jak to powinno. Czekajcie, niech mi to jakoś złapie. Okej. Okay. Odpalamy i lecimy, nie? Jeszcze odpalę sobie tylko chudy, żeby wszystko miało tu elegancko widoczne. Dobra. Także ruszamy. Tam Krzychu właśnie sobie będzie wozić wszystko, a ja tu będę sobie brał stąd, biorę od razu sobie łyżkę. Znaczy widzę po prostu do tego, do... Sorry, tylko może tak ściszę. O, dobra. Biorę sobie widełki i lecimy na pole. Ogólnie masę jest to już z dwiema przyczepami. Daj mi kisiemka, dzięki za followka. Nagram ogólnie odcinek coś. Strasznie teraz force feedback działa, nie wiem czemu. Ty jak mi... O, ale mi ciężko teraz chodzi ten, kierownica. Też tak mieliście ostatnio? Wspomaganie w MTZ-cie poszło już? Chyba poszło, mówiłem, no. Żebym ja naprawiał MTZ-a, a to co nie. Co tu się robi teraz? Chyba po tym update tak teraz działa, ale stary, wiesz jak teraz mi pustuje kierownicę? Masakra jest. Masakra. Ty, nie wziąłem przecznika na tył. Ale dobra, może starczy mi gdzieś tam tego. Może starczy mi siły, że podnieść wielki słomy, nie? Właśnie siadłeś na YouTube kanał tutaj? No okej, okay, to fajnie. Fajnie sprawdzić track? No zarobista, nie? Zresztą można gdzieś tam wychylać, sprawdzić sobie co jak. I to właśnie dzisiaj będziemy ten potencjał traka wykorzystywać właśnie przy zbiorniu belek, nie? Słuchajcie, ja sobie chyba podjadę na środek tutaj tego pola, żeby też nie jeździć. Ogólnie ktoś ma włączone nagniecenie, więc nie wpierdzie się w kukurydzę i w kartofle, nie? Spoko, no spokojnie. Dobra, podlecimy sobie właśnie tutaj pod Maseja, pokażemy jak ten zestaw właśnie w ten sposób, więc teraz spoko, bo w końcu jakby nie było, używamy trochę tego, tyle mam lewarku, już nie wiem, który klikać, a, zapalę sobie silnik właśnie. Okej. Okay. Kuzyro, siema, dzięki serdeczne za followka, cześć Hubert. No, także sobie podjedziemy tutaj i będziemy sobie zbierać te belki. W końcu umówię, będziemy to przyczepu używać nie tylko do transportu zboża, ale też i do tego. Słuchajcie, też mam trochę, wiecie, na koncie fajną równą sumkę, to nie dlatego, że ja gdzieś tam coś podziałałem, bardziej po prostu tylko tyle, że kolejny dzień, no i nam się jakby nie było zebrało trochę kasy za mleka, bo 5000, ale też już niedługo zobaczycie, mam nadzieję też, właśnie silos, który będziemy stawiać i wam pokażę całe zestawienie kosztów, jakie ponieśliśmy za sprawą tego właśnie młodego rolnika. W sensie, na co wydaliśmy kasę, pokażę wszystkie całe fakturki, jak to wygląda i tak dalej. Więc z tego co liczyłem,
zostanie nam około 5 tysięcy jeszcze na koncie, także ja chyba tą kwotę po prostu przeznaczę na zakup nowego zestawu do tego, do Masaya. Myślę, że będzie ogólnie pasował i też on się może raczej spodobać. Oczywiście za zestaw prawosiewny, także też zobaczycie co i jak. Raczej chyba pewnie wiecie, że to będzie agromarz, ale to też to koniec, tylko zobaczycie w odcinku, w którym to się będzie działo. Okej. Okay. Powiem ci, że te nasze łąki coś mocno są spragnione, bo już jedna beczka poszła i już za chwilę będą tankowów, nie? Ale ty lecisz z tymi? Na automacie? Tak, na automacie. Aha, okej. Okay. Dobra, to spoko. nie wiem co ten chłop pisze, po jakiemu, to z Lewandowskim. Ale ja nie jestem fanem ogólnie piłki nożnej, nie? No, ale to mniejsza o to. Słuchajcie, działam sobie dzisiaj właśnie z tym zbieraniem tych belek. Nie wiem, że miało nie być tego zbierania belek na odcinku, bo już się wkurzałem tyle razy, ale mówię, dobra, dzisiaj akurat to ogarnę, bo mamy tych belek bardzo dużo do roboty. Krzychu sobie w tym czasie nawozi, także tu akurat fajnie się nam praca, że tak powiem, zazębia. Okej, więc co zrobimy sobie tak, podnoszę się po prostu, posunę tą belkę i tyle, nie? Kolejną. Więc nam się bardzo fajnie prace zazębiają i nie wchodzimy sobie jeden drugiemu w drogę. Więc i Krzysztof też ogarnie, ja też ogarnę i mamy wszystko cacy. Jak mówię, kolejny odcinek pewnie zobaczycie już jak będziemy działać z zmianą dachu. I pewnie pewnie jest ciekawe jakie kolorki będziemy robić. Może tak. W planach mam fajny kolorek, nie chcę też wam w sumie za bardzo teraz mówić i może po prostu mam niespodziankę, ale nie będzie to biały jak coś, nie? I nie będzie też zwykła niebieska blacha, taka no trapezówka jakaś tam, znaczy, trapezówka będzie, ale nie będzie to jakaś blacha taka podstawowego kolorku, tylko trochę zmienimy sobie, nie? Więc to zobaczcie jak będzie wyglądać, nie? Tam też był ogólnie ktoś, kto mnie pytał na streamku, czy będę też zmieniał kolory, znaczy czy będę też zmieniał bramy. Ogólnie bramy raczej nie będę zmieniał, ale być może zrobię coś takiego, że po prostu sobie też te jakby bramy pomaluję, nie? Po prostu, bo one są dobre jeszcze jakości i nie ma co do tego się jakby czepiać, ale samo pomalowanie bram mogłoby też nawet nieźle wyglądać, więc kto wie, czy właśnie sobie tych bram nie pomalujemy, nie? Na jakiś też kolor, myślę, no pod dach najlepiej będzie pasował, nie? Także zobaczcie sami, jak to też będzie wyglądać, nie? Raid fajna to prawa. A, tak właśnie, Matiozar dobrze tutaj mówi. Dzisiaj wyszła oborna od Havi. O, już normalnie mi teraz działa. Ten force feedback. Nie wiem czemu, dzisiaj jakiś problem ogólnie z tym są. No, także dzisiaj miała premiera. Miała miejsce premiera obora moje w końcu, więc po 2 miesiącach jest ona wydana. Więc grajcie, pobierajcie, cieszcie się nią, no i tam jakąś fajną cenę zostawcie dla motywacji, bo jak mówię, ta obora pewnie będzie wymagana do szpakowa, a i tak będę jeszcze musiał zrobić jej update, bo tam trzeba dodać drugą oborę, jeszcze parę rzeczy, więc na razie po prostu sobie grać na tej wersji, potem dojdzie wam ta nowa z dodatkową oborą jeszcze, także znaczy na razie trzeba będzie oczywiście modelować, jak starczy mi tylko chęci na to, a myślę, że powinno, wiecie co, już się zaczynają kłopoty z tymi belkami, lekutkie. Zrobimy sobie tak, nie? O, może widzę, jak będziemy jeździć, nie? Bo tak trochę dziewiątka to jest mocno przesadzone. Dobra, chyba będzie problem z tym, wiecie co? Wybaczcie mi to, ale jak mam to robić cięcie coś, to zrobię sobie to po prostu tak, bez tego cięcia. Bo to trochę śmieszne, że ja tu sam sobie belkę, ona mi się nagle turla. Jak porąbana, jakby ważyła 2 kilo. Ale oczywiście tak nie jest. O, tak myślę, że modziki od sklepów się ładują. Dobra. A w sumie czepa lekutko większa, ale jednak nie na tyle dużo, żeby pomieścić za gołą belkę, nie? Może jakby to była trochę ta dłuższa przyczepa jedna, tam może właśnie tą 12, może to ona byłaby lepsza. No ale mniejsza, nie? Gdzieś tam to na razie co mamy, to powinno nam wystarczyć w zupełności. Okej, okay, no bo to wchodzi idealnie te 5 belek na jakby jednej warstwie pionowej, nie? A tutaj też będzie wchodzić ten sam, także no 20 belek na raz zabieramy, nie? To też spoko, bo nie musimy z tym jeździć, tylko sobie wszystko ogarniamy. No mam nadzieję, że nam się uda dzisiaj w tym odcinku zrobić cały zestaw załadować i zwieść na gospo. Także spoko. No nie będę mówić jaki kolorek będzie, ale fajny kolorek taki, nie? Fajny kolorek tych naszych zabudowań będzie, zobaczcie niedługo. No myślę w kolejnym odcinku może jeszcze nie, ale w następnym coś tam już podziałamy na pewno, nie? No w następnym coś tam podziałamy, także zobaczycie. Tak staram się w tych odcinkach to właśnie wprowadzać nowego i za każdym razem coś tam też innego pokazywać, jak o to chodzi. No ale to myślę, że też widzicie, nie? Jak to działa. Pozdrowisz, fan Freli? Kto fan Freli? Krzyku, co u ciebie w ogóle, może opowiadaj, co u ciebie się dzieje? No, tak...
lekkie problemy masz 60 pod górkę z dubeczką, ci powiem, tak, nie? A jednak ma problemy. No. Właśnie... No, ale pod górkę tylko, nie? Na płasko było elegancko. Aha. To wybierasz takie pola, gdzie jest trochę płasko, nie? Bo na przykład to dzieje, że jest trochę dużo tego. Więc starczy jakieś tam inne pole, tylko są gary, nie? Mhm. Bo też właśnie ten, siedzisz cicho, tak nic nie mówisz, a to ciągle gadam. Mówię, ty, krzyku jeszcze jest, nie? A krzyku też jako mi było streamer. Także, coś tam możesz pogadać, nie? Już nie ty z taką niemową. No. Także śmiało, jak coś masz jakiś ten, masz jakieś tutaj wątpliwości. Jak coś mądrego będę miał do powiedzenia, to ci się ten, będę wtrącał. Okej, spoko. No to się nie bój. Dzięki Salvatorew17, siema, dzięki za followka. No, a my to sobie właśnie zlecimy z tym zbieraniem tych belek. Ogólnie to... Nie, nawet idzie... Jak nigdy w miarę okej, nie? Tamten trzeba trochę te belki przestawić, ale spoko. Nie wiem, czy miał tylko to zrobić teraz, czy potem. Patrzę, nagrywa się, nagrywa, bo teraz od tamtej pory mam jakieś uczulenie na to i sprawdzam zawsze, czy się nagrywa, nie? Jak tutaj wygląda sprawa? O, to będą też wielkie do zagarnięcia. Chyba na raz to pole zbierzemy. No i fajnie, bo normalnie musiałbym jechać pewnie na gospo. A tu teraz mogę spokojnie się tym bawić, że wziąć na luzaczku, nie? Lordow 84 się ma. Tak, to jest na YouTubku. No, nagram film na YouTubka jak coś. Wolniej jeździć mam? Znaczy ogólnie jeżdżę wolniej na pewno z belkami, nie? Jak już mam je zapięte. Ale tak jak dojeżdżam do jakiejś belki, to jeżdżę tak w miarę szybko, nie? No po co mi, wiesz, marnować czas, jak i tak jadę, nie? Na pusto. Okej. No tak sobie jadę, tak z wejścia na godzinę, to jest myślę okej, nie? Gdzieś tam to... prędkość. No i co, mam też zniecenie ścierniska odpalone, jak widzicie, więc... tu trochę się wyjeździło to ścierniesko. No ale to spoko też, nie? Zresztą gdzieś realistycznie to wygląda. Jak sobie tak właśnie ogarniam tutaj ten temat. To sobie pozwolicie już nie na moim Rajjoju, a na tym pojeżdżę. Na myszce, bo jednak jak gra się z trzeciej osoby, to łatwiej jednak jest tak, nie? Zresztą Rajjoj mega sprawa, bo już się do niego przyzwyczaiłem. Jak chodzi właśnie o układanie belek i jest naprawdę już, można powiedzieć, spoko, jest już komfortowo, nie? Zawsze problem jest taki sam z kierownicą też, czy z innymi rzeczami, że jak się człowiek uczy czegoś na nowym sprzęcie, to jest trudniej, ale po tym już sobie jak się nauczy, to życie sobie nie wyobraża bez tego, nie? Hello everybody, siema. Okej. Ja już mam pełną trzecią beczkę jakby co, nie? Tak? No. Zarobiście, a nie tam zostało jeszcze w tym? Ukrótek. A nie, bo nie sprzedałem jeszcze, wiesz? Bo tam było 50 tysięcy litrów na fulę było nabite. A jak właśnie ten, wywierzesz trochę tego, to trochę powinno zejść, nie? Tam jeszcze no. Pewnie gdzieś to ruszymy trochę i potem... Znaczy, zrób tak. Do końca odcinka to rozlewaj, jak ktoś to potem się tak będzie obornik wychodzić jeszcze na tamto ten, nie? No, spoko, spoko. Znaczy, to nie chcę mi złapać tej belki jadej nieszczęsnej. Dobra, jakoś zapało. To potem jeszcze potem właśnie się bardziej obornik ogarnie. Bo obornika mam więcej, a beczkę można rozlać zawsze potem też, nie? Ale na razie Krzychu, właśnie jak mówię, nie miał, tego nie mówiłem, no, ale Krzychu nie miał też tura wolnego, bo ja trochę tutaj zbieram belki, więc musiał wziąć beczkę akurat. Ale myślę, że na kolejny odcinek, jak już będę działał gdzieś tam ścierniskowcem coś, jakimś, to postaram ci się właśnie udostępnić MTZ-a, żebyś mógł pojeździć sobie już na spokojnie tym, nie? No. Brać, ładować sobie obornik, nie? Spoko. O. Dobra. Pierwszy raz uratowałem tak to w miarę, wiecie, normalnie, nie? A nie tak jak zwykle. Tym, bo to... A dobra, się trochę belek zostało w sumie. To jeszcze pojedziemy na kolejne pole, tylko śmiało, nie? Ja nie rozumiem grania WTS na klawie. Znaczy wiesz, jeżeli ktoś na przykład nie ma kasy na kierownicę, tak jak kiedyś nie miałem kasy, ja na przykład grałem sobie na padzie, nie? Tylko wtedy jak grałem na padzie w ETS-a, to na przykład miałem tak, że musiałem mieć odpalonego iltraka, znaczy wtedy miałem jeszcze free tracka, nie? Ale musiałem mieć to odpalone, bo miałem dwa zajęte ręce, nie? Dwie dłonie zajęte i musiałem właśnie grać sobie na czymś takim, nie? No teraz już wiadomo, że jak jest jeszcze kiera, to już całkowicie masz zajęte ręce. Ale wtedy trochę było to inaczej, nie? Czekajcie, trochę sobie to podopycham. A nie, to chyba pójdzie jak trochę ruszymy, wiecie? Poczekajcie, żeby też tak... Może trochę szarpniemy sobie. Zaraz sobie... tu sobie pas zapniemy, bo mamy fulla, nie? A tam jeszcze, o. O, i pasuje. Dobra, no co, i tak będziemy chyba pojechać na kolejne pole, nie?
Tylko teraz gdzie pojedziemy? A może pojedziemy sobie tędy przez gospę, nie? Albo nie, pojedziemy sobie na tyły. Pokażę trochę inne miejsce, nie? Pokażemy wojnę pole tylko trochę. W sumie to chciałem zrobić na turkę, ale już mniejsza o to. Zrobię gdzieś tam na innym poletku, jak już, że będzie mieli pełen zestaw, nie? Tak, mam pasa pozapinane jak coś, no, żeby troszkę ten, nic mi to nie poleciało. No i patrzcie, mamy 75 tysięcy litrów tej słomy. Ogólnie słoma będzie szła na pewno, więc ja sobie zostawię. W razie lepiej sobie zostawić po prostu na kolejny sezon pół stogu niż potem dokupywać, bo dokupowanie byłoby totalnie bez sensu, nie? A słoma też nie jest jakoś tam specjalnie droga, ale zawsze jakieś tam kilka tysięcy się przyda. W razie jakby co. W sumie tak pójdziemy chyba prosto, nie? Tak pójdziemy sobie tędy, nie? Nie no, Mariuszka, ja cię zawsze pozdrawię serdecznie, ty jesteś zarąbisty widz i chłop ogólnie. Także dziękuję za donate'a i dzięki za to, że się sam pozdrowiłeś. No ale pozdrawiam ciebie jeszcze ode mnie, nie? To jeszcze pozdro ode mnie, także ekstra ci zwróciłem pozdro od Rajociny. Hit, dzięki Mariusz. Mariuszka w sumie, no bo Mariusz, no pewnie masz na imię Mariusz, obstawiam, nie? Dobra, tu sobie zajedziemy. O, to jeszcze w ogóle nawet nie jeżdżone było, panie. Jeszcze 26 tysięcy zostało w tym, nie? U krówek. Czyli pół, że się wypierdzieli w sumie. Dokładnie. Masakra, jak to leci. Masakra, dobra. Cyk. Ja to... O, co Krzychu robi? A ja jeździ, ci widzę. Jeździ, jeździ. Dobra. Jak ktoś urodził, to było po prostu cięcie w roleplayu. To nie było tak, że się stepnąłem. Gdzie teraz, na którym polu? A, tutaj. A, pojedziemy tędy. Przez sąsiada gospo pojedziemy sobie, nie? Będzie mazonutkę? Postaram się to ten wyciszyć, jak będę montował, nie? Da się nutkę wyciszyć, nie? To na to zostawię oczywiście. Okej, okay, dobra. Teraz jedziemy na koło sąsiada tędy. Kurde, to jest bardzo fajny dojazd tędy, nie? Jakby się to pole dokupić, sobie połączyć z tamtym. Nie żeby coś, ale jest duży potencjał. To naprawdę bardzo fajnie można byłoby tam działać, nie? Bo to jest spory kawałek, a jeszcze można go wiele bardziej ogarnąć, nie? Już się powiem szczerze, że naprawdę nie mogę doczekać, aż ten dom cały wyremontuję, bo póki co jest taki strasznie szary. Ale nie wiem, a dom robić w ogóle właśnie to może was na czacie, nie? Nie, Mariusz, nic się nie stało. Ja po prostu tylko potem muszę tą muzykę wyciszyć, nie? Żeby nie miał praw autorskich i tyle. No, a co miałem mówić jeszcze? Właśnie, czy chcecie, żeby dom był w takim samym kolorze, w kolorystyce co gospo, czy raczej w innej, nie? Czy robimy to wszystko jakby pod jedno dyktando, czy się bawimy w kolory? Że nie wiem, dom robimy sobie, nie wiem, czerwony. Nie no, czerwony, że nie, ale może jakiś biały, a resztę zrobimy sobie jakąś inną, nie? Takie same, tak? Żeby jakoś się pasowało spójnie, pewnie o to. No, to też w sumie spoko. To jakby podoba mi się to, bo ja też taki miałem pomysł, nie? Także git. Czekajcie. Idealna zaraz muzyka po prostu leci na moje układanie belek, nie? A czemu to się nie może złapać? Jakiś problem tam był? Co, co chodzi? Czekajcie. O, czy tutaj do końca? O! No teraz to tak. Nie no, widzisz to? Ona po prostu jakby odskakiwała. Dobra, zaczyna się nie zwajać co robić z tymi belkami. Oczywiście klasycznie, jak to u mnie na zbiorny walek. Nigdy nie pójdzie coś idealnie. Nie trzeba było chwalić na początku. Tak, no, ale zawsze tak jest. Pochwalę i potem już do 9 szło dobrze, nie? Do śniadania. Jeszcze mi się obróciła teraz po złości. I co, może podbiję ten pas ogólnie w tym miejscu? Bo może być tak, że jakieś tam pasy się tam kolidują mi trochę. Tu sobie lekko nasunę. O, przepraszam was bardzo, że tak trochę tu nierealnie. A jak mówię, ale właśnie to jest dziwne, bo ja tak mówię, że to jest seria nierealna, ale jednak tam czasami właśnie robię takie realne rzeczy, jak właśnie te dotacje, czy tam coś, te remonty. Ale to chyba tak po prostu, no po to, żebyście też mieli coś do oglądania takiego fajnego, a nie takie zwykłe gameplay, gdzie ktoś orze pole i robi żniwa, nie? Tak trochę staram się wam coś tutaj wprowadzać nowego. Ale też wiadomo, że nie zawsze ta gra może być realna, nie? Nie, no co ty tam piszesz? Co mówisz, Matiozar? A, że to zrobisz, aha, okej, okay, bo mówisz o gospodarce, no. No tak, że to takie samo, nie? No, zrobimy takie same właśnie te... jak chcecie takie same, zrobimy takie same, nie? Jak mówię, kolorki już wybrane, tylko wystarczy odcienie jakby dostosować. No i zobaczycie, nie? Bo też jak mówię, samo... to nie będzie teraz tylko pomalowanie, jeszcze muszę właśnie dogadać się z firmą od dachów.
Bo z tego co widziałem, kropki są ogólnie jeszcze w porządku. Tylko pytanie, czy oni to w ogóle przepuszczą, nie? Bo jeżeli kropki są jeszcze stare, a oni chcą dawać nową blachę, to może być problem, że oni na przykład powiedzą, że nie, no panie, my nie dajmy gwarancji, że to tak działa, nie? I mogą też zdzierać to drewno też całe, nie? Więc nie wiem, powiedzmy jakieś może drewno na kropki trzeba się przywieźć, ale raczej mam nadzieję, że pójdzie na starych to krokiach i nie trzeba będzie niczego wozić. Bo szczerze mówiąc, nie chcę mi się strasznie, nie? Strasznie mi by się nie chciało tego ogarniać, także oby to wszystko było, kurde, wolno jadę, nie mogę tak się wykręcić, jakbym chciał, nie? Okej. Oby wszystko poszło, w miarę spoczko. O, no i też co robimy, tą belkę. I fajnie. Wiecie co? Ja chyba zaraz chwilki tak wam tutaj zrobię miniaturkę, jak ja to wszystko ogarniam. Także, okej. O, świetnie, świetnie mi to za nic się zebrało. Troszkę w dół. O, i pasuje. Fajnie, że to w ogóle belki jest takie na tyle lekkie, że mogę spokojnie targać IMT zatem bez obciążnika, nie? To właśnie z kiszonku chyba jest ciężej i tak samo jest z trawą, nie? Bo siano jeszcze jest w miarę okej, jest w miarę tam lekkie, nie? A tak samo jak sumo właśnie, więc to spoko. Dobra, powolutku. Okej. Czy mógł teraz odjechać normalnie? No i pasuje. Dobra. No co ludzie, ja się widzę z wami za chwilkę, zrobię tylko sobie tutaj zdjęcie i widzimy się potem, nie? Dobra ludzko, wracamy na gospo, będziemy się z tym wyładować, ile to mamy odcinka. Nie wiem czy się wyrobimy z tym wszystkim, ale myślę, że w miarę powinno pójść, pojedziemy sobie tędy. Akurat na tyły, pokażemy teraz jak to mamy tamtą drogę z tyłu ogarnię, to fajnie, ale to też chyba sobie widzieliście nawet, nie? Tą drogę z tyłu. Ja się teraz wam pokażę dokładnie jak to wygląda, bo to też, o, Krzychuś tu nie rozlewa. Tak, tu Aniu, nasze łąki skończyłem, nie? To zacząłem się do pola brać. Okej. Ej, to zarobiliśmy, że sobie zostawiłeś pola teraz, nie? Bo teraz będziemy robić, no, będziesz sobie rozrzutnikiem po prostu jeździł, nie? Mhm. Obornik ogarniał. Więc jak ktoś tam już został w sumie, ostatnią beczkę to sobie tylko to pole ogarni i potem już będziemy lecieć rozrzutnikiem, nie? Bo mówię, no tak. Mam dużo gnoju, a tego nam pewnie nie zabraknie, nie? Więc tam to na luzie. Okej. Okay. Tak jak stanie powinno być okej, okay, chyba, nie? Chyba myślę, że jest okej. Okay. Gasimy sobie. Poka to. No, w miarę dojazd będzie okej, jeszcze nie? Tak tragicznie to się tu nie będzie. Także podpinamy sobie wszystko co potrzeba. I co, 20 berek na raz, fajnie. A tak trochę, o, przepraszam bardzo, to oczywiście było cięcie, tak? Ile Ferguson ma koni? 140. 140 ma, więc... Ale żeś postawił te przyczepy na tym gospel, nie? Nie mam jak przyjechać nawet. Jedź po średnicka, albo jedź za tą drugą stroną, nie? Bo tu muszę sobie jakoś, wiesz, fajnie tak ustawić się, nie? Wiecie co, żeby też nie jeździć, dwa razy to sobie złapię tutaj te dwie belki, nie? No, natura od razu. Sorry, to trochę tam stanąłem tak, ale wiesz. O, masz, teraz jeszcze gorzej robię. W najgorszym miejscu. No sorry, Krzysztof, sorry. Chociaż mogłeś prosto postawić, a nie tak na skos. Ale właśnie chcę, żeby mi się dobrze, wiesz, wyładowywało te belki, nie? Najlepiej pod trzykątnym prostym, żeby tam stało wszystko. No, ale już mówię, trudno sobie tak, nie? To chociaż mogłeś tego klasę stąd wywalić, byśmy jeszcze lepiej. Żeś nic nie pomyślał, tylko od razu żeś postawił uciek. W sumie ta, no. Co teraz jakieś... specjalnie na to pole moje muszę naokoło jeździć. Ajajaj. To o kurde, co zarzuciło, no. To weź jak możesz klasa odstaw. Wiesz, że jeszcze wózek od klasa stoi ten? Na polu? A kto z nim jechał? No ja, a kto miał go zabrać 60? No ty! No ty miałeś go zabrać! Ja tylko miałeś zabrać, ja zjeżdżałem czymś innym, a nie tym. Co ty gadasz? Coś mi tu już ściemiasz. Już ci pani zjeżdżałem, o, właśnie to przypomniałem w tym momencie. A, no, no, no. No, widzisz? A już na mnie chcesz zwalić na wózek. No dobra, niechaj ci będzie. To niechaj mi będzie. Ej, czekajcie właśnie, bo to głównie to jeszcze będzie zostawiać sobie płot tak naprawdę. I ja właśnie nie wiem, czy może teraz tego płotu byśmy sobie nie postawili. Myślę, ja wiem, że to tak nierealistycznie, ale zaraz sprawdzimy sobie, okej? Okay? Czy taki płot było to właśnie szło postawić, bo chcę taki postawić płot fajny betonowy, taki z PGR-u, a tam fajnie by pasował, właśnie bym mógł seberki do końca układać, nie? Tylko potem koniec to go znajdę. Tylko taki sam płot, o! Właśnie to ten, nie? Mam tego moda typ płot anywhere, czy nie? No tak, tylko teraz tu stoją moje te maszynki. Ojej, a to szybko się odniesie, bo to fajnie idzie. Weźmy sobie jeszcze te belki, zabierzmy na razie. Może się jakoś uda. V naciśnij. A co jest pod V?
Zaraz, poczekajcie. Może to właśnie teraz ogarnąć, to było fajnie tutaj, nie? Też tak na odcinku nigdy nie ustawiałem. Przyczepka czerwona przydatna jest. Ja nie uwożę palety, nie? Znaczy w sumie można włożyć teraz tamtą paletą. Tamte palety, tamte minie. O! Dopało mi? Czy nie? Mówicie V, ale to V nie działa. Ja tego hamoda nie mam na TT, wiesz? To mi trochę koliduje jakby z czymś. Chyba z Oplandek jak mi to koliduje, kurde. A, postawimy sobie słowo wysupanie. Czekajcie, no zaraz chyba się postawić jakoś tak delikatnie. No, muszę tego moda pobrać, no. Dobra, to nieważne, nie? Pobierzemy sobie tego modzika tam spokojnie, a to już to belkę sobie ogarnę. I tam dopiero ten podpostawię, właśnie chcę sobie tutaj ten walnąć w tę stronę, żebym już sobie konkretnie oddzielił działko od tej, co się budują. I żebym miał wszystko ogarnięte, nie? Także to na luzie. Koniec odcinka mówicie? No w sumie powoli ten odcinek się zbliża do końca. Więc powiedzmy sobie, tam jeszcze te dwie belki wyładuję i będziemy to dzisiaj kończyć, bo jak mówię, te do pół godzinki odcinki teraz robię. Trochę dłużej dlatego, że to właśnie są te dwa dni. Aż to 4 razy w tygodniu, a nie 7 razy. Dlatego gdzieś tam trochę dłuższe pozwalam sobie robić, nie? Czego piszesz na kusa za kolak? Bardzo nieładnie. Jak robi pola, to nie robi pola. Super. Ale nie pisz na niego tak brzydko, co ty? Pokaż swoją linię włosów, kolego. Pewnie jesteś rudy, albo... Nie, co masz tak... do rudy, kto? Nawet taki jesteś, to też spoko, nie? A co masz za kolaków? Dobra, no to sobie wyładowałem, ja już tego nie będę na odcinku robił. Słuchajcie, dzięki za odcinek. Włączymy sobie wszystko. Krzyku jedzie? O, perfekto zjechał, super. No, więc słuchajcie, dzięki za odcinek, panie, jeszcze... Coś ci ten... Co mi ten? Coś skoczyło w siódce, nie wiem. Też nie ale wiem. Ten marszał do tej siódki. Ja pierdzielę, nie? To pompa sama chyba... Chodzi, chodzi! Dobra, to turbo sama na pompę idzie, nie? Dobra, dzięki za odcinek, witam, zapraszam na kolejnych odcinki do mnie na kanał, też jakby nie było i padać też na Twitcha tutaj, nie? Także trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam wszystkich, dobranoc, na razie, cześć, pa pa. Siema.